Bardzo ważne wydarzenie w 35-letniej historii rodzinnej firmy André Abbracy Verticals miało miejsce w Cole w dniu 2 grudnia 2021 roku. Założyciel i nestor Robert André przekazał zarządzanie swoim sukcesorom, synowi Robertowi i córce Ani oraz nowo utworzonemu zarządowi. W każdej firmie rodzinnej, za którą właśnie się uważamy, przychodzi czas, że jej założyciel, mając poczucie dobrze spełnionego obowiązku, przekazuje zarządzanie kolejnemu pokoleniu. Zaproszonych na uroczystość gości, rodzinę, pracowników pełniących funkcje zarządcze oraz emerytów i rencistów powitał ustępujący prezes zarządu, nestor Robert André, który zaprosił do obejrzenia krótkiego filmu przypominającego historię powstania i rozwoju firmy od 1987 roku do chwili obecnej. Była to okazja do rodzinno-firmowych wspomnień i porównań. Następnie prezes Robert André zaprezentował swoje nominacje, podkreślając, że w firmie rodzinnej sprawy biznesu i życia rodzinnego nieustannie przeplatają się ze sobą, a celem strategicznym będzie rozwijanie wizerunku marki André jako przyszłej grupy kapitałowej. Prezesem zarządu został Robert Junior. Przez ten cały czas pracy firmy nauczyłem się wielu o procesach zachodzących w firmie, a przede wszystkim nauczyłem się tego, o czym mówił tata, czyli właśnie tych zasad i wartości, które towarzyszyły nam wszystkim w tej codziennej pracy przez kolejne lata. Z drugiej strony, obecny świat to jest ciągła zmiana. A zmieniający się świat jest światem mojego pokolenia, bo ja już urodziłem się w świecie zaawansowanych technologii i chcę je z powodzeniem wdrażać dalej w naszej firmie. Wiceprezesem zarządu została Ania André. Chciałam Cię zapewnić, że zrobię wszystko, żeby firma dalej się rozwijała, zdobywała nowe rynki, a pracownicy mieli poczucie, że chcą tutaj z nami razem pracować. Wiceprezesem zarządu i prokurentem został Tomasz Koziarski. Będziemy jako firma w tej nowej formie dalej osiągać sukcesy, zdobywać nowe rynki, nowych klientów, tworzyć nowe produkty. I myślę, że dzięki temu DNA zaszczepionemu właśnie przez pana Roberta takie wartości jak uczciwość, jak fair play, jak rozwój, jak właśnie bezpieczeństwo, to wszystko pozwoli nam z sukcesem konkurować z najlepszymi firmami w tej branży. Po raz pierwszy w historii spółki powołana została Rada Nadzorcza, w skład której wchodzą Robert André Nestor jako przewodniczący oraz Maria André i Zbigniew Gajda. Następnie swoje podziękowanie, zakończone cytatem Ralpha Waldo Emersona, prezes skierował do całej załogi André. Działaj śmiało i bez obawy. Życie to wielki eksperyment. Pierwszą decyzją nowego zarządu było nadanie prezesowi Nestorowi tytułu honorowego prezesa zarządu. Miłym akcentem zakończenia spotkania były gratulacje i podziękowania od załogi. Szanowny panie prezesie, w imieniu byłych i obecnych pracowników firmy André chciałbym na pana ręce złożyć gratulacje oraz podziękowanie. Nie odbyło się też bez końcowego toastu za pomyślność firmy.